Tak, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, mamy poniedziałek. Ja mam nadzieję, że Wy wypoczęliście po weekendzie, bo ja niestety nie mogłam. My chyba z mężem to po prostu, wiecie co, walczymy z tymi dziećmi. Czterolatka i dwulatka w domu. To jest istna apokalipsa. Jesteśmy zawsze wykończeni. Dzisiaj jest taki odcinek poświęcony strategii gry w totolotka na 5 numerów. Za mną widzicie taką tablicę, którą przyszykowałam sobie. Ja później wyjaśnię o co kaman. Oprócz tego widzicie porysowaną szafę i naklejki. Słuchajcie, ja na dzień dzisiejszy złożyłam broń, już nie szoruję tego, poddałam się po prostu. Niech one może jeszcze, nie wiem, rok wyrosną z tego. Ja tłumaczę, ja gadam, żeby tego nie robić, nie pisać, ale wiecie co, dzieciom tłumaczyć, nie? No, a ta ogólnie szafa, to ona wygląda jeszcze najlepiej, porównując z wyglądem naszych ścian. Także kiedyś będziemy musieli je pomalować, ale niech one może wyrosną. Dobrze, to my zaraz wrócimy właśnie. Ja w dalszej części objaśnię tą strategię, na czym ona w ogóle polega, ale to jest takie koło losujące. Ale zanim to nastąpi, chciałam jeszcze powiedzieć, bo znacie mnie, że ja muszę sobie pogadać troszeczkę. Odnośnie tych ostatnich dwóch filmików, no, męża mi się tak mniej więcej 50 na 50 udało po prostu wkręcić, później się zorientował. Ja niepotrzebnie się patrzyłam, wiecie co, w tablet. Niepotrzebnie. Ale on w pierwszej chwili to myślał, że nie wiem, jakaś to jest gra wstępna moja, że będziemy coś tam robić. Nie, raczej nie. Nie ta godzina, chłopie. To po pierwsze. A ostatni filmik odnośnie właśnie tego kurczaka. Pan Jacek mi zwrócił uwagę, żeby właśnie lepiej butelkę stosować, i ja się zgadzam z nim w pełni. Zgadzam się. Po prostu do tego kurczaka to lepiej jednak tą butelkę użyć niż tą puszkę, bo to jest jednak jakieś świństwo, kurczę, ołów, nie wiadomo co. Zdecydowanie tak. Ja nie pomyślałam o tym. Także jeżeli będziecie chcieli zrobić takiego kurczaka, to zdecydowanie polecam właśnie butelkę, tak jak pan Jacek mi zwrócił uwagę. Dobra. To zaraz przechodzimy. Ja, słuchajcie, kupiłam troszeczkę wczoraj losów. Losowanie już było. Ja jeszcze nie wiem, jakie tutaj są wyniki, ale ja chciałam wam pokazać, jakie tutaj można spotkać gry. Wiecie co? Ale ja to później pokażę. Dobra, zaraz przechodzimy właśnie do tej Kochani, strategii. część druga. Ja zaraz was zapoznam właśnie z tym takim kołem losującym. Słuchajcie, jak z tymi strategiami jest? No tak, że one jest pełno tych nagrań odnośnie strategii, ale ja chciałabym, żebyście mieli świadomość, że żadna strategia, żaden system taki nie istnieje na 100%, który wam zapewni jakąś wygraną. No nie, jesteśmy tylko ludźmi i nie przeskoczymy. Ja wiem, fajnie byłoby opracować taki system, który naprawdę dałby nam fajną kasiurę, ale niestety tak nie jest. Te strategie wszystkie, one mają chyba na celu tylko na pomocy w wyborze pewnych numerów. Jak totalnie nie wiemy po prostu w co grać, jakimi numerami, no to oczywiście jak najbardziej polecam to, to nam pomoże. Ale czy nam zagwarantuje? Nie. Słuchajcie, ja grałam już jakiś czas, ale dwójki, dwa numery, trzy numery mi się tak trafiłam, ale czwórkę chyba tylko raz, jeden raz miałam i wiecie co, to naprawdę, to wszystko bazuje na pewnym szczęściu i tak statystyki tutaj mówią, przynajmniej tutaj w Stanach Północnej Karolinie, 75%, ponad 75% to właśnie są te wygrane na chybił, trafił, więc coś w tym jest, prawda? Dobra, to zaraz przechodzimy do zapoznania się z tą Kochani, strategią. czas na część drugą, czyli przedstawienie tej strategii, czyli koła losującego. Ja sobie wypisałam tutaj kilka tych ostatnich wyników losowań gry na 5 numerów. Tu w Północnej Karolinie od 1 do 43 wybieramy. Te podkreślone cyferki to są te, które częściej występowały, powiedzmy, dwa razy albo trzy razy, czyli tutaj 31 to nawet chyba trzy razy nam występuje, jak widać. I oni mówią, te, które częściej występują, że to są gorące numery, czyli tutaj te hot numbers, i że trzeba wziąć pod uwagę te zimne numery, cold numbers, i z tego właśnie zrobić sobie jakąś taką mieszankę i grać tymi właśnie numerami. Następna sprawa, mówią, żeby sumować dzień i miesiąc, czyli mi tutaj wyszło 19 dzisiaj. I tak, 8 tu pozycji widzicie, czyli 8 numerów musimy sobie najpierw wybrać, co ważne. Czyli wiecie co, ja teraz sobie po prostu z głowy wybiorę, czekajcie, wezmę
inny flamaster, czyli na przykład wybiorę sobie 2, bo mi się tak podoba. Wybiorę sobie 16, 19, powiedzmy te 31, 37, 40, 41 i 42, powiedzmy. Tak właśnie sobie wybrałam. I tu jest, teraz przechodzimy to koło losujące, czyli widzicie te numerki, czyli ono, to jest sekwencja, która nam losuje. Czyli co? Czekajcie, podkreślę tutaj. Dwójka, czyli jest 16. Trójka, czyli 19. Czwórka, czyli 31. Piątka, 37. I siódemka to 41. I tutaj mamy pierwszy taki wynik tego właśnie koła losującego. Następne to jest dwójka. Dwójka to jest 16. Czwórka to jest 31. Szóstka 40. Siódemka 41. I jedziemy dalej. 1 to 2. 4 to 31, 5 to 37, 6 to 40 i 8 to 42. Czyli teraz przechodzimy tutaj, o ile coś nie pomyliłam sobie. Trójka to 19, tak? Trójka to 19, no, raczej tak. 4 to 31. Słuchajcie, muszę tak sprawdzać, ile mi się patrzy, dlatego się trochę mieszam. 6 to 40. 7 to 41. I 8 to 42. I nie wiem, czy orientujecie się już teraz, o co chodzi. 1 to 2. 2 to 16. 3 to 19. 5 to 37. Ja będę może tak wolniej, żebym się nie pomyliła też. I 6 to 40 jest. I ostatnie 3. 2 to 16. 5 to 37. 6 to 40. 7 to 41. I 8 to 42. Ok, jeszcze 2. Tu jest pierwsza, to jest dwójka. Dwójka to jest 16. Trójka to jest 19. Czwórka to jest 31. Ósemka to jest 42. I ostatnie, słuchajcie. 1 to 2. 3 to 19. 5 to 37, 7 to 41 i 8 to 42. Ok. I teraz mamy właśnie tak wybrane, słuchajcie, te numery. Ja sobie tylko tutaj te pozycje zmarzę, bo ja to na początku napisałam, żeby mi się po prostu nie pomyliło. I powiedzmy, mamy czuja, albo nie wiem, jakieś cudowne przeczucie i nam się podobają na przykład, powiedzmy, ten numerek, ten i ten. I teraz co robimy? Sobie po prostu zaznaczamy 2, gdzie występuje. Tu występuje 2. Tu występuje 2. Tutaj, tu i tu. O ile dobrze wszystko pozaznaczam. Dalej szukamy 19. 19 tu jest, tu jest, tu, tu i tutaj. Przechodzimy dalej, 37 szukamy, czyli tu jest 37, tutaj jest, tu i tutaj. Prawie ostatnie, słuchajcie, 41 szukamy. Tu występuje, tu występuje, tu, tu i tu. I 42 teraz szukamy.
42 tu jest, Boże, ale aż sama się odczytać już nie mogę. Nie wiem, czy to dobrze widzicie. Tu jest 42, tu jest 42 i tutaj jest 42. I słuchajcie, co w tym momencie robimy. Patrzymy, tu nam występują trzy tylko, te cyfry, które lubimy. Tutaj nawet gorzej, jest dwie. Tutaj znowu trzy. Tutaj też trzy. Tutaj trzy. Też trzy. Tu występują cztery, a tutaj występują dosłownie pięć. Czyli co? Czyli ja bym sobie na przykład zagrała tymi numerami i tymi. Tu, gdzie mi najwięcej występuje tych moich ulubionych. Dobrze, ja zaraz Wam pokażę te topologie. A więc wygląda, słuchajcie, tak ta strategia, to koło losujące, które miałam okazję Wam przed chwilą przedstawić. Słuchajcie, ja sobie powiedziałam Wam wcześniej, że można tymi zagrać, gdzie nam występuje najwięcej tych właśnie numerków, które właśnie nam się podobały, ale również, wiecie co, możecie sobie nawet wszystkimi zagrać, puścić. Kto wie, może Wam się trafi, czego ja Wam bardzo serdecznie życzę, ale jak ja mówię, nie pokładajcie zbyt dużej nadziei w jakąś super wygraną, ale myślcie pozytywnie, może Wam się uda. Słuchajcie, wczoraj kupiłam kilka losów właśnie tych gier w Totolotka. Tu się znajduje dosłownie trzy rodzaje gier. Te właśnie Cash 5, to jest to, co my właśnie wybieraliśmy. I słuchajcie, nie wiem, widzicie te Easy Match? Tu są takie numerki też, które nam maszyna wybiera. To jest opcja jakby na dodatkową kasę, nie biorąc pod uwagę losowanie, bo losowanie to jest druga odrębna sprawa. Ale ta maszyna wybiera też od razu i też jest szansa na wygrane. Nie wiem, czy tutaj widzicie, zaraz, który ja tutaj wygram. Tutaj akurat mi wylosowało 21, to był los na chybił trafił. Akurat 3 dolary mi się trafiło, ale można naprawdę nawet 500 dolarów wygrać. No niestety jeszcze mi się nie udało. Na tym losie to nie było na chybił trafił, to ja już sobie wybierałam numerki swoje. I nie wiem, czy widzicie, zaraz, gdzie ja tutaj, tu gdzieś miałam. Tak, tutaj jest 29, od razu mi maszyna właśnie wybrała, cud. Tutaj 11, następne 2 dolary. I tutaj 26 też mi się pojawiło i też 2 dolary. Ale mówię, tu jest opcja na dodatkową kasę. Losowanie to jest inna sprawa. Następna gra to jest PIK 3, też wcześniej o niej wspominałam. Tutaj wybieramy 3 numerki od 0 do 9, ale niestety to jest taka, wiecie co, trochę wstrętna gra mi się wydaje, bo niby człowiekowi się wydaje, że jest łatwo wybrać, ale niestety. Ja tutaj postawiłam taką opcję, że mam dosłownie takie na przykład te numerki wystąpić w tej samej kolejności. One muszą być, wiecie, bo jak na przykład byłoby 606, to już to się nie wygra, chyba że wy po prostu... W zależności jak Wy chcecie grać tym losem, bo jest kilka opcji, ale ja się nie orientuję za bardzo. Wiem, że to jest jakby sumowanie, że suma, na przykład 12, tu też można wygrać, ale to już nie będzie te 500 dolarów do wygrania. Później, że jakieś 50 na 50, ale mówię Wam, nie orientuję się, bo nie często gram w tą grę. Kupiłam tych losów chyba 4. No i słuchajcie... Następna gra, trzecia, gdzie się też zdecydowałam, Keno, nie wiem, Wy chyba kojarzycie, to chyba w Polsce jest, bo mój tata właśnie chyba gra w to. Nie wiem, nie rozumiem tutaj tej gry za bardzo, bo normalnie tylko tyle mi wybrało tych numerków. Nie wiem, o co chodzi, bo ja myślałam, że to chyba czas 10 czy więcej tych numerków wybrać, no ale wiecie co, ja zaraz później pojadę i sprawdzę, czy po prostu ja coś z tych losów wygrałam. No tutaj na pewno 8 dolarów mi od razu te Easy Match dało wygrać. A zobaczymy, czy jeszcze z losowania coś wyszło, czy nie. Zobaczymy. Ja jakiś czas nie grałam, wiecie? Nie grałam w tego Totolotka, nie bawiłam się tymi strategami, bo po prostu zwyczajnie nie miałam czasu na to. Dobra. W następnym odcinku chyba, wiecie co, zaraz zrobię takie krótkie nagranie, bo kupiłam tylko dwie zdrapki dzisiaj i chciałabym, bo właśnie specjalna wiadomość do kanału Moje Życie w Polsce,
Jeszcze nie wysłałam tej paczki. Słuchaj, nie wyrobiłam się dzisiaj, niestety, przepraszam. Ale będę teraz za chwilę w sumie w następnym odcinku nagrywać to drapanie tej zdrabki, którą właśnie ci tam wsadziłam do tej paczki. Także zwróć uwagę, bo nie wiem, co zrobić, czy list dać jakoś do koperty i przykleić na tą paczkę, ale ja nie wiem, czy to nie zejdzie, czy coś się nie porwie, nie wiem. Nie wiem, może jakoś to zakleję taśmą, cholera wie. Dobra, ale postaram się jutro to po prostu wysłać. Dobra, to ja kończę i nagram szybciutko taki bardzo króciutki odcinek tych zdrapek, co będę dwie zdrapki drapać, no. I tam jest właśnie ta krzyżówka. Dobra, to koniec, pa, pa.